Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem analiz przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom różnych uczelni w Polsce, ale tylko z zakresu przedmiotów ilościowych na kierunkach ekonomicznych. Jeżeli potrzebujecie mojej pomocy, jak najbardziej piszcie na adres, który znajduje się na stronie internetowej, którą widzicie. A ja Wam dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak obliczyć pochodną funkcji, którą tutaj mamy zapisaną. Jest to funkcja złożona, bo nie tylko jest 5 na potęgi x, przepraszam, ale też jest funkcja logarytmiczna, ale też jest wyrażenie funkcji tutaj z x do kwadratu, więc jak widzicie, jest to tak zwana pochodna do policzenia z funkcji złożonej. I po kolei teraz tak, zapisujemy symbol pochodnej jako prim i piszemy tak, gdy było to liczba do potęgi powiedzmy x, tego typu schemat, a więc jest to logarytm naturalny z tej podstawy razy ta liczba, która jest w naszej potędze i gdyby to było tylko po prostu 5x, to byśmy tak zostawili. Ale w związku z tym, że to jest logarytm, w ogóle funkcja bardziej znowu złożona, to z niej trzeba policzyć po pierwsze pochodną. Tak? O, może tak bym zapisała. Czyli faktycznie przepisuję, że to jest logarytm z 5 razy 5 do potęgi, tak jak to było zapisane. I teraz tak, jeżeli to jest funkcja typu logarytm z x, to pochodna z takiej funkcji to było 1 przez to tą naszą liczbę logarytmowaną, więc to było x do kwadratu plus 1, tak? Całość najlepiej w nawiasie, ale w związku z tym, że to co w środku w naszym mianowniku tego ułamka jest bardziej uwikłane, to nie jest po prostu czysty x, to z tego też liczmy pochodną. A więc pochodna z x do kwadratu plus 1 dopisujemy to obowiązkowo i z tego jak widzimy będziemy mieć x do kwadratu, to będzie pochodna 2x o do potęgi o 1 mniej plus 0. I całość byśmy musieli ze sobą uprościć, na przykład te 2x, które tutaj jest przy mnożeniu razy ten ułamek wprowadzić do ułamka i jeżeli jest potrzeba, to maksymalnie uprościć. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Jeśli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej piszcie na adres mailowy zadania@projekty.małpa.wp.pl, ale zapraszam tylko studentów ekonomicznych, bo z takiego zakresu mogę Wam pomóc. I sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Zapraszam do subskrypcji. Czekam na Wasze lajki, komentarze i udostępniajcie całą moją wiedzę. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań i zachowajcie cierpliwość przy rozwiązywaniu zadań i starajcie się ich rozwiązywać jak najwięcej, żeby ten poziom sprawności myślenia i rozwiązywania zadań był jak najwyższy.